Pod sklep swoim nowym samochodem przyjeżdża Więcławski i po cichu wchodzi do środka, by przestraszyć żonę. Więcławscy nie narzekają, dobrze im się wiedzie i w firmie budowlanej i w sklepie. Budowlaniec mówi, że niektóre małżeństwa, by uchronić majątek rodzinny przed fiskusem, biorą rozwód. Kusy przed urzędem spotyka Klaudię i proponuje jej współpracę przy sprzedawaniu obrazów przedstawiających diabły podlaskie. Córka wójta zachwycona nową pracą od razu się zgadza. Więcławska wzięła sobie do serca poranną rozmowę z mężem. Wracając do domu, Krystyna decyduje się na rozwód. Razem z mężem planują publicznie się pokłócić, by ich życie w separacji było bardziej wiarygodne. Wójtowi coraz bardziej podoba się praktykant Duda. Zupełnie inne zdanie na jego temat ma wójtowa. Klaudia spotyka pod sklepem Fabiana i chwali mu się nową pracą. Kusy w rozmowie z Lucy porównuje swoje komercyjne obrazy do pracy na poczcie, żadnych emocji. Więcławscy przed sklepem ogrywają kłótnie na oczach wielu mieszkańców Wilkowej. Ławeczkowicze, widząc całe zajście, dochodzą do wniosku, że nie ma dobrych małżeństw. W Lublinie, w galerii sztuki, Klaudia sprzedaje pierwsze dwa obrazy Kusego, z czego on wcale nie jest zadowolony, wiedząc, że to tylko chałtura. Więcławska podejrzewa, że jej mąż naprawdę chce rozwodu niekoniecznie dla dobra rodzinnego majątku. Żali się policjantowi o jej nieszczęściu i prosi go, by śledził Więcławskiego i patrzył, czy nie ma on na boku innej kobiety. W country clubie Więcławski rozmawia z Kusym o swoich problemach z żoną i o możliwości rozwodu. Policjant przychodzi do Więcławskiej i mówi sprzedawczyni same komplementy. Oznajmia, że nie ma do tej pory małżonki, ponieważ podobają mu się tylko kobiety niezwykłe. Więcławska podejrzewa męża o romans z Wioletką i prosi Staśka, by pouczył Więcławskiego. Policjant jednak dostaje burę od budowlańca, który nie lubi, gdy ktoś wtrąca się w jego prywatne sprawy. Nowy biznes Kusego i Klaudii rozwija się. Córka wójta ma już 10 zamówień na obrazy. Robi artyście zdjęcia, ponieważ kupcy chcą widzieć nie tylko obrazy, ale również ich autora. Więcławscy ustalają podział majątku przed pójściem do sądu i dochodzą do wniosku, że pomysł z rozwodem nie był dobry, lecz nie chcą rezygnować. Wójt, widząc zdjęcia Kusego w komputerze Klaudii, podejrzewa, że jego córka jest dziewczyną artysty. Okazuje się jednak, że aktualnym chłopakiem Klaudii jest Fabian Duda, co bardzo cieszy ojca. Policjant przychodzi do księdza, by porozmawiać o problemie w małżeństwie Więcławskich. Pleban postanawia z nimi porozmawiać. Do Kusego przyjeżdża listonosz z gotówką z Lublina za obrazy. Z Więcławską znów flirtuje policjant. Krystyna wpada w szał, gdy dostrzega, że jej mąż zaprasza do samochodu Wioletkę. Do auta Andrzeja dosiada się również Kusy. Wracają dwoma samochodami, artysta kupił Jeepa Toyotę dla Lucy za pieniądze z obrazów, w zamian za niesprawnego UAZa. Na żądanie żony Więcławski przysięga w kościele, że między nim a Wioletką do niczego nie doszło oraz, że dochowa wierności swojej żonie.